Cześć, tu Mateusz Zafore Polska. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Kupujemy samochód elektryczny i odpowiemy sobie w nim na kilka podstawowych, najważniejszych pytań zadawanych przed zakupem. Zapraszamy. Kończąc z ruską technologią przeszłości, dosłownie, i przesiadając się na technologię przyszłości, nurtują nas trzy podstawowe pytania. Pierwsze pytanie, które zadajecie, to to dotyczące końcówek i złącz i kompatybilności samochodu z ładowarkami. Otóż, po pierwsze, większość stacji ładowania, w tym nasze stacje, mogą wyposażyć swój sprzęt w dowolny typ końcówek. Dla rynku amerykańskiego typ pierwszy, dla rynku azjatyckiego CHAdeMO. Ale standardowo wyposażamy w typ drugi w wersji szybkoładowalnej, nazywa się on CCS2. Dlaczego? Dlatego, że w 2013 roku dyrektywa Rady Europejskiej postanowiła, że samochody przeznaczone na tenże rynek będą właśnie typem drugim. Nie inaczej jest w przypadku tego samochodu klasy premium, który teraz widzicie, typ drugi CCS2. Także z tym nie powinniście mieć Państwo żadnego problemu, kupując samochód od europejskiego dealera. Pytanie numer dwa, które najczęściej nam zadajecie, dotyczy ono zasięgu samochodów elektrycznych. No i tu odpowiedź jest truistyczna, no bo zasięgi są zależne od producenta samochodu, ale skupimy się na przykładzie tej zabawki, którą dziś użytkujemy. Audi informuje nas, że w przypadku e-tron GT zasięg wynosi 400 km, ale warto pamiętać, że jest to wartość mierzona w warunkach nominalnych, czyli przy 14 stopniach na zewnątrz, bez klimatyzacji na pełnych obrotach, bez ogrzewania, z wyłączonymi nośnikami elektrycznymi w samochodzie. Te 400 km pewnie da się zrobić. My mamy tutaj na desce rozdzielczej, nie wiem czy to widać, pokazane zużycie. W tym momencie wynosi ono 25,6 kWh na 100 km. Jeśli bateria ma 90, bo tyle ma, konkretnie 83,7 netto, no to jakieś 300 km według moich obliczeń. Pojeździliśmy sobie wcześniej trochę ostro po zakrętach, także może dlatego. No i na polu jest bardzo ciepło. No i pytanie numer 3, a więc z jaką mocą możemy ładować nasze elektryczne samochody? Odpowiedź taka sama, w zależności od producenta baterii. W tym przypadku moc po stronie AC, czyli ładowanie prądem zmiennym, Audi umożliwia nam na poziomie do 22 kW, ale wyposaża samochód w ładowarkę, która ładuje z mocą 11 kW. Natomiast totalnym kosmosem i rock'n'rollem jest możliwość ładowania tego Audi prądem stałym na stacjach szybkiego ładowania. Tutaj uwaga, aż 270 kW. Zakładając, że bateria ma 90, jak mówiłem wcześniej, no to jest to chyba 15 minut, czyli kawa i to nawet nie jest przerwa na obiad. I ruszamy dalej, kolejne 300-400 km przed nami. Dzięki bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zapraszamy do śledzenia i subskrybowania naszego kanału, bo o samochodach elektrycznych będziemy mówić jeszcze bardzo wiele. Do zobaczenia, trzymajcie się.